1939 roku mecz reprezentacji Polski z Węgrami był ostatnim występem Wilimowskiego w biało-czerwonej koszulce. Reprezentacja Polski wygrała wtedy 4-2, a sam genialny Ernst strzelił aż 3 bramki. Prawdopodobnie to były ostatnie gole na terytorium II Rzeczpospolitej. 1 września wybuchła wojna, kolejne mecze zostały odwołane. Sytuacja piłkarzy, którzy byli reprezentantami Polski przed wojną i po 1939 roku znów zostali obywatelami Niemiec, była bardzo trudna. Oni mieli wybór albo akceptować władzę niemieckie, albo iść do obozu, albo zginąć pod Stalingradem. W ogóle nie chodzi o to, że ktoś miał wolny wybór. Nie było takiego wyboru. To po pierwsze. Po drugie, sam Wilimowski właśnie odciął się, czy dystansował się od aparatu propagandowego. My możemy to porównywać. Byli inni piłkarze, szczególnie z innego klubu Schalke, którzy dali instrumentalizować się przez aparat propagandowy nazistowski. Wilimowski nie. Ja go spotkałem jako 14-latek w 1942 roku i Wilimowski był w mundurze grenadiera pancernego, ale niemiecką reprezentację w tym okresie ubierano w mundury, gdy wylatywali. I prosiłem go o bilet na spotkanie Niemcy-Rumunia. I zachowałem w pamięci to, gdy poszedłem do jego matki i tam leżał dla mnie bilet na to spotkanie. To spotkanie odbyło się w Bytomiu, wiadomo, Niemcy wygrali wtedy 7-0. Z Rumunią, on grał zresztą świetnie, strzelił jedną bramkę i też tak się mówi, że Wilimowski nie potrafił strzelać z dużej odległości, że wszystkie jego bramki to padły z finezyjnych podań jego współgraczy i tak dalej. Nie, tam właśnie strzelił bramkę z 40 metrów. Da weiß ich natürlich jetzt aus diesen Aufzeichnungen von Ernst Wilimowski. Wiem z zapisków Ernsta Wilimowskiego. Po tym, jak Niemcy rozpoczęły wojnę, po ataku na Polskę, w Niemczech uruchomiono prawdziwą maszynę wojenną. Wilimowskiemu, jak wielu Ślązakom, groziło powołanie do wojska, do Wehrmachtu. Mój teść trafił do niemieckiej drużyny narodowej, która nie miała żadnych potencjalnych przeciwników, bo nikt nie chciał z wiadomych względów grać przeciwko Niemcom. A dla ówczesnego trenera narodowego, Sepa Herbergera, było ważne, żeby utrzymać z daleka od Wehrmachtu i SS piłkarzy takich jak Fritz Walter, Ernst Wilimowski i wielu, wielu innych. W pierwszym momencie, zaraz jak tutaj Niemcy weszli w 1939 roku do Katowic, to raczej były negatywne w stosunku do niego odniesienia. No, przykład Kreisleitera Joszkiego, który był prezesem RSL Fußball Klubu, z którego wyszedł Wilimowski, który powiedział, że go zamknie do obozu koncentracyjnego, bo był zdrajcą. Czyli dla nich też był początkowo zdrajcą.